Luz up, kochani, z tej strony Dolerian i witajcie w kolejnym odcinku gry Watch Dogs, gdzie kontynuujemy nasze piękne przygody hakerskie w Chicago, a raczej na Zadupiu, gdzie Tibon ma teraz kłopoty, bo pomimo tego, że usunęliśmy jego dane z Bluma, to niestety się okazało, że wiedzą, gdzie on siedzi, znaleźli jego piękne rzeźbiarskie wysypisko i no i jest akcja. I przed nagraniem chciałem to włączyć, ale oczywiście, no, zły dryk i sprawiło to, że Tibon do nas zadzwonił i powiedział, że kurde, cholipka, oni już są i że on ma nadzieję, że jesteśmy lepsi w szczelaniu niż w hakowaniu. Nie wiem, co to ma znaczyć, no ale tak czy siak, jesteśmy już na miejscu i się tam dzieje, bo widziałem, że Tibon gdzieś się już tam ukrywa i już chyba jest dwóch albo więcej tych ludzi od Bluma, którzy chcą go załatwić, więc będzie ostro, więc standardowo na sam początek, jak to zwykle robię, łyknę się herbatki, się powie kawy, bo jeszcze mam kawę. Jak się zapas skończy, zacznę herbatkę ziorbać. Ej, albo yerbę, zobaczymy. Więc co? Aha, czy ja mówiłem dwóch? Ha, dobrze, że powiedziałem więcej, bo ich jest więcej. To mamy zaznaczone, że tam jest ten cały Tibon. A tu jest jakiś cieć. Niby mocny kozak, ale kurde, jak był kurde między oczyszczać, to już nie jest taki kozak. Dobra. Albo, nie no, padł, poszedł spać. Dobra, w ogóle mamy tutaj zasadzkę, można powiedzieć, znaczy zasadzkę. Całą tą elektronikę i na przykład możemy tu uruchomić tego. I czy to sprawi, że kogoś zabije? Tak nie za bardzo. Ale przynajmniej trochę odwróciło od ich uwagę, nie? Więc można powiedzieć, serio, Tibon, masz tą zabawkę, kurde, który spierdzi tutaj ogniem. Dobra, Tibon, ja nie wiem, czy ja mam do ciebie iść, mechanizm pułapka. Nie wiem, co on daje. Aha, zaciemnienie. Siema. Dobra, składniki chemiczne się przydadzą, ale i tak nie mogę nic wytworzyć. Dobra, słuchaj, Tibon, bo ja bym chciał tutaj incognito podziałać, ok? Ale fajnie, że dałem ci znać, że jeszcze żyję. Tu widzę, dobra, tabletka ćpania i cyk, łebek między oczy. Przeładowanie. Tam jest jakaś osłona, co mi to obchodzi. Dobra, tu mamy pająka, który robi zwarcie. A tu mamy gościa, który już nie będzie widzieć na oczy. Aż ty, prawie mnie zauważył. Dobra, ich jest tu więcej, nie ma. Czemu w powietrze? Połebie ich. Zaraz, ej, co? Zaraz na serio wszystkich wywaliłem? Co? O nie, no, muszę chyba bardziej siebie doceniać. Dobra, nie ma to tamto, jestem na terenie Tibona. No, Tibona, no. To ja tu mogę. Gdzie jestem? A tu jesteś, siema, snajper! Już nie taki kozak, co? Dobra, spotkaj się z Tibonem. Kurde, szybko to poszło. Spotkaj się z Tibonem, a ja coś widzę, że koleś chyba już chciał do mnie biec, ale uznam, dobra, ja mu poczekam w końcu, co ja mam tu chodzić. We need to get moving. Okej. Okay. Idź za Tibonem i broń go. No to dobrze, że wyciągnąłem giwerę. No niestety, Tibon, no, też mi się ta miejscówka podoba, ale... Dobra. Ja nie wiem, czy jest w ogóle sens tutaj bycia cicho. Jak oni i tak wiedzą. Dobra, możemy uruchomić jeszcze tą pułapkę. Żeby ich tutaj odkoncentrować. Między oczy. Tam jest jakaś osłona. Tam się jeszcze jakiś czycha. No ja nie będę co czekać, kurde, na tego lumpa, gdzie on jest? Tu jesteś! Aaaa! O ty! Jak schowany to kozak, jak wyjdzie to... No. Tyle poległo? No, byłem za bardzo pewny, albo po prostu... Bo po co patrzę, ile masz amunicji? W sumie z drugiej strony zamiast biec i próbować w niego strzelić, to po prostu mogłem podbiec i strzelić mu po prostu zrobić combo... obezwładnienie? Czy jak to tam się zwało? No. Ale kim bym był, gdybym nie umierał na odcinku, nie? Dobra, idź za Tibonem. To co? Akcja powtarzalka. No mnie to też się nie podoba. Nie chcę kamer. Między pachy. Aha. Okej. Okay. Ty, gdzie się chowasz? A tam jest kozak, między oczy. Ty. No. No i ja to rozumiem, Tibon. Tak, mi lepiej poszło, kurde. Nie było czekania ani nic takiego.
The detonator needs a few seconds to reach its charge. I need to make sure they can't deactivate them. Okej. Okay. Broń Tibona. Dobra. What? Exactly. You need some appropriate music for the occasion, my man. Nie wiem, co to daje, ale... Wow, dobra, wiem, co to daje. Ile ich tu nagle się zrobiło? Wow, ho, 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 ho. Czekaj, bo... O ty, mam jakiś granat? Mam coś. Na grubasa. Tylko czy to trafi? Wykorzystaj te jego zabawki. Kurde, ten deszcz mi tu nie pomaga, nie? Szlak! Zostaje pod pachami. Bo pełno ich wszędzie. Tam jest jakaś pułapka. Coś to dało? Ty, bo nie zatakowany. Gdzie? No to chowaj się, kurde, chłopie. Albo gruby idzie. O nie, jak gruby tu idzie, to jest przekichane, nie? Aaa, gruby, gruby, gruby. Aaa, gruby, 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 gruby. Pauza, 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 gruby. Zawiesiłem się, gruby. Dobra. Gruby odpadł z gry. Wiem, że jest atakowany. Ja też jestem atakowany. Jakoś nie narzekam. Dawaj mi tego tutaj ziejka. Okej, okay, poległ. Dobra, czyli trzeba trochę tych zabawek tutaj używać. Ten tu gdzieś na tyłach. Nie, 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 nie kamerka. Zabaweczka. Nie wiem, czym ona jest, ale może pomoże. Dobra, nie pomogła. Gdzie? Co? Urucham jej pułapkę. A, będziecie się teraz bawić rzucanie, tak? Wysadź, wysadź, wysadź gnoja. Nie ma! Szlak, szlak, szlak! No, nie mogę przeładować? Czy co? A, teraz! Co jest, kurde, panienki? No, weźcie, kurde, się przesuńcie! Młody dostał! Nie wiem, czy to coś da, ale... wysadź! Skucha! Dobra. Wszyscy? Okej, okay, wszyscy. Uff. I co, idziemy gdzieś po kolejną bombkę, tak? I za Tibonem. No to idę za nim, chroń go, dobra. Tak. O nie, to tutaj też będzie. Dobra, przyładuj. Jeśli mamy trochę czasu. Kurde, Tibon, szkoda, że tutaj nie masz jakichś chemikalianów, nie? A przynajmniej muzyczkę włączyłeś. Zrobiłeś co tam miałeś zrobić? A, no. Teraz się zachciałeś ruszać. Dobra, gdzie oni tam są? Tam są! Uruchamiaj te kurde strzały! Pięknie, dzięki! Okej, okay, tu będzie jakiś kabum! Szlak! Co jest? Ej, ktoś wzywa posiłki! Ja ci dam wzywać posiłki! To, no, między oczy, debilu! Ja ci dam! Kto tam jeszcze? Ten był chętny! Ten też chętny, ale mnie tekstury blokują! No, ładuj! Szlak! Ta. Między pachy, między pachy. Ej, młody, co ty na stażu jesteś? No to już nie. Gdzie? Aha, tędy, dobra. Tu. A, teraz tu, ta. Co? Gdzie? Widzę, że tam masz zabawkę. Dobra, czekaj. Mogę się połączyć z tą kamerką. Czy ta kamerka da mi... Aha, tu jest sniper. A to ja mogę uruchomić zabaweczkę jedną, zabaweczkę drugą. Tam jest jeszcze jakaś kamerka nieudolna, ale to tyle co nic. O, mogę włączyć osłonę, a tu jest jeden jakiś cieć. Dobra, coś tu dało. Dobra. I cyk, jeszcze raz zabawka. Aha. Dobra, z tego co tu widzę, to tak zostało ich trzech, dobra. Da. Snajper! Zaklepany! Moje jęki pomagają. Dobra, małe odsapnięcie. Trochę zapomniałem o tym gościu, co tu tak blisko był nas. Dobra. Mapę się zlegalizowało. I my, głupi w łeb. Może nie tego, a tamtego, co? Gdzie tam na górę małpa włazisz? A ty gdzie? A nie, tam jest inny snajper jeszcze. I widzę, 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 nie widzę.
Kurde. Tabletki mi się skończyły. Ale snajper dostał chyba w łeb. Tak. Hehe. Dobra. Tibon, prowadź. I co? I told you it was all gonna go to shit, man. Woohoo! Here, you wanna do the honors? Wait a second, go, whoa, whoa. Hang on. For my portfolio. Nice. I tak to szybko wysknie. Co? Ej, gdzieś ty tam pobiegł? Jaki oszust, kurde. To ja tu naciskam wybuch, a ty mi już spinkala. No kurde, dzięki, że poczekałeś na mnie. Fajnie z twojej strony. Mordo, jak tyś tam szybko pobiegł, kurde. Widzę, że ty masz dobrą krzepę. Jeszcze dalej, ja mam za nim podążać, kurde. O! Łódka. Nie no, fajnie, że on jest tak strasznie daleko ode mnie. A ja go w ogóle słyszałem, nie? Ach, dobra. Aj, to ja mam prowadzić. No tak, przecież kurde. To wszystko nasza wina. Dobra, jak ja tu mam płynąć? Tu mam jakąś płynącą, nie? Hey, sorry about the attack. Don't be. I try not to get attached to things anymore. Because I'm used to losing them. Yeah, I need to learn that. I don't let go very Whoa. Well. Oh, I'm a Mount St. Helens right now, believe me. But that don't mean I'm not grateful. Despite that setback, I'm a free man now. I owe you. Now it's back to Chi-Town. So, you got a place for me to stay, man? We're squatting in your old CTOS station. Not the bunker. Well, that'll do it. I can't wait to pick apart these files of yours and see what's caused all this hull. Czy ja dobrze w ogóle płynę? Czekaj. Tak, dobrze, dobrze. Data can't leak, T-Bone. I'm trading it for my sister. You got nothing to worry about. You did me a solid. Now it's my turn. No i zacnie. No wiem, bunkier, ale w sensie, że... Ja wiem, że tam mam płynąć. Ale będzie... O, czy by gra wyświetliła mi przysługę i będzie coś jakby szybkie teleportnięcie? Pewnie tak. I dobrze, bo nie ukrywam, trochę by to trwało tam do płynięcia, ale też by było fajne, ale... Ja tam nie narzekam, nic z tych rzeczy. Nie. Tylko szkoda, że się tak lami przy ładowaniu, no ale... Dobra, nieważne, już nie będę narzekać. Jesteśmy w środku. Trillions of bots of information at your fingertips. Well, you are gonna have to lay low here for a while. What's this all about? I don't know. She's somehow connected to an old job. Someone doesn't want me to find out why. Happy or well. You want to tell me what happened? Corporate espionage, crooked cops, big explosions, honey. And you are? This is Clara. Clara, this is T-Bone, otherwise known as the legendary Raymond Kenny. Really? We can't all be pretty in this game, honey. No, I mean, wow. I'm a fan. Oh. Enchanté. All right. What happened? Well, Damien was there. What? How did he know? I don't know. He was working on a deal of his own. Something with Bloom. You never told me that. Hang on. No, hang on, nothing. You better tell me what you're messed up in, all of it, or I ain't decrypting jack shit. Now, Damien and Bloom. You don't need to worry about that. I'll decide what I need to worry about, Aiden. You listen to me. I want a name in that server. Now, our deal is I bring you the information, you decrypt it. Well, then you got a big problem. Hey, we need your expertise.
server is using your encryption. We need Raymond Kenny. Are you sure you're gonna be able to get this data without getting caught? No. Yeah. Finally, some honesty. Well, you better get going then, man. Claire here can fill me in on a few things. Thanks. Zgięła go, słabość znalazła. Kurde, znowu pada. O rany. Zawsze to musi padać. W sumie chyba taka pora jesienna, gdzie zawsze musi lać. Claire's on monitors, T-Bone's helping me breach Iraq's fortress, and Jordy. Well, Jordy does what Jordy does. It's time to see what Iraq's been protecting. Okej. O! Będziemy mieli teraz ostatnią misję aktu trzeciego, wow. Jakiś Son Sheng coś odblokowano, nieważne, dobra. Zanim cokolwiek będzie gadane, chcę zobaczyć, gdzie jest ta misja. Gdzieś tu? Nie, czekaj. Tu. Kampania. My się zaraz tutaj tepniemy, albo nie, no podjedziemy, ale dobra. My condolences. I'm going inside Rossi Fremont. I need your help. You don't pay me enough. I'm not entering that death trap. You don't have to. I need you behind the scope. Again? Ah, it's more reasonable. Hey, you won't guess where I am. You're absolutely right. I'm watering your plant. Maurice, put him on. What? What? Who is this? If you don't talk, you don't leave. Oh no. Come on, please. I got no name. You don't understand, I'm trapped. I can't stop seeing that little girl. She's just looking at me. Shut up. I said, shut up. All right, Weepy, back to your corner. Jesus, Pierce, what did you say to him? You'll meet me there. Rossi Fremont. Of course. I'll be in place. Okej. Okay. W ogóle jeszcze tak dodając, jeśli chodzi o T-Bone'a, znaczy samo to, że go tutaj przygarnęliśmy jakby, czy że nam zgodził się jednak pomóc, bo my pomogliśmy mu, to jednak uważam, że Aiden jednak zrobił jedną niefajną rzecz, że nie powiedział mu do końca całej, jeśli chodzi o całą akcję misji, czy w zasadzie tego tutaj jakby zgromadzenia, że dał tylko część, a potrzebują tylko dostęp do danych, do jakichś pewnych danych. Ja wiem, że to nie powinno być, no ale tak jak teraz się oburzył. Jeśli jest coś, co łączy go i w zasadzie, no, wiele rzeczy, szczególnie do włamywania się jakichś danych, jednak powinien powiedzieć o tym swoim byłym przyjacielu, którego nie wiem, czy mu za cholery imienia teraz sobie nie przypomnę, ale w zasadzie, no, wszystko jakby opowiedział od razu, to by było inaczej. Dobrze, że Klara, kurde, zna patentę, jak kurde takiego gościa omotać. Dobra. Mamy trochę czasu, ale misji nie będę zaczynać, bo wow, szlak to kolibka, a bo dobra, gilać, jedziemy tam od razu, nie będzie tutaj kolejnego przerwnika. Ciekawe, czemu to tak wybucha, czy jakieś spięcie na torach się dzieje, czy co, nie wiem, ale ten deszcz trochę fajnie wygląda, ale jednak, no nie ukrywam, jednak bym, czy ja tędy jakoś przyjadę, jasne, że nie, bo Dolerian zawsze musi znaleźć, a bo nie, ty, czekaj, przyjadę, prawie, hehe, przyjechałem. Dobra. Dobra, zacznijmy. Najwyżej odcinek będzie cholernie długi. No trudno. Pod warunkiem, że mi kurde ten... Nie no, trochę zrobiłem... Opróżniłem trochę dane miejsce na dysku, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie powinno być lepiej. Powinienem dać radę. Więc spróbujmy. Tylko gdzie to tam jest? Ja pojechałem tu, bo tam była policja. Nie chciałem jakoś tutaj ingerować z nimi. Więc wciśnijmy się tu między szczeliny, bo to gdzieś tu jest. Nice. Albo po prostu zakończymy tutaj jednak. Żeby nie było, że potem jednak będzie albo za długie, albo coś mi się tu wydzieje, więc po prostu na pewno się jeszcze doczyszczę dysk i po prostu zaczniemy na nowo. Bo przygoda tu może być dość długa. Znam siebie, pewnie wiele razy będę musiał powtarzać. Nieważne. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka i cześć.